Cześć, tu naczelny kultysta. Nadajemy z Lech, najbardziej kultowego miejsca w Krakowie, a być może w całym wszechświecie. Spotykamy się dzisiaj, żeby opowiedzieć sobie troszkę o nadchodzącym dodatku do gry fabularnej ze Cthulhu, który to dodatek nazywa się bluźnierczo i złowieszczo Maleus Monstrorum. Ten dodatek składa się z dwóch tomów, czyli jest czymś w pewien sposób nowym na naszym rynku, bo do tej pory zwykle wychodziły jakieś pojedyncze dodatki, no chyba, że była to kampania Masek Nyarlathotepa, gdzie mieliśmy dwa tomy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dwoma tomami pełnymi różnych bluźnierczych okropieństw z otchłani czasu. Po mojej lewej stronie widzicie tutaj otwarty tom pierwszy Maleus Monstrorum. Akurat na jednym z ciekawszych potworów, czyli na ogarze Stindalos, a widać tam także inne potwory, które znajdują się w tym dodatku, bo tych bestii i różnych dziwnych stworów znajdziecie w tomie pierwszym aż, słuchajcie moi drodzy, 150. 150 różnorodnych potworów, ale nie tylko. Ale o tym za chwilę. Pierwszy tom Maleus Monstrorum mieści się na około 200 stronach. Mówię około, bo to ta liczba może się troszeczkę zmienić w polskiej edycji, jeszcze nie wiemy dokładnie, ile ich będzie. On w oryginale w całości jest ilustrowany przez Loïka Mozy, którego pracę na pewno znacie, jeżeli czytaliście Księgę Strażnika bądź różne nasze dodatki do Zewu Cthulhu. On między innymi ilustrował cały bestiariusz do Zewu Cthulhu w Księdze Strażnika. Tutaj cały podręcznik wypełniają jego ilustracje, ale w oryginale. Nie bylibyśmy sobą w Black Monku, gdybyśmy nie dodali czegoś od siebie, więc oczywiście w tym podręczniku znajdziecie w tomie pierwszym kilka ilustracji potworów, które zostały wykonane przez naszych rodzimych artystów. Jakich i jakie to będą potwory, no to dowiecie się, już otwierając ten podręcznik, nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, to będzie na pewno bardzo fajna niespodzianka dla Was i na pewno coś, na co zwrócicie uwagę, bo będą się wyróżniać i kolorystyką, i stylem, choć oczywiście będą nawiązywać w całości do tego, jak stworzony jest podręcznik, jak stworzony jest Maleus Monstrorum. Będziemy się też staramy się zawsze też uwypuklić ilustracje tych potworów, żeby one były czytelniejsze, żeby można było więcej na nich zobaczyć, bo wiadomo, że zobaczyć to uwierzyć. Bo owszem, potwory z mitów Cthulhu są zwykle bluźniercze, nieopisane, dwuspadowe i nieco omszałe, jak wszyscy wiedzą. Natomiast tutaj musieli się artyści jakoś postarać, żeby spróbować je zwizualizować i myślę, że spełnili to zadanie bardzo dobrze. Także sam podręcznik jest nie tylko źródłem informacji o potworach, ale jest też przede wszystkim w jakiś sposób albumem pełnym naprawdę niesamowitych ilustracji. Nie wiem, czy można powiedzieć, że one są piękne. Na pewno są oryginalne, no bo przecież te potwory raczej mają budzić przerażenie, a nie zachwyt, prawda? Chociaż ten taki jest milusi, takie ma ładne ząbki. Chciałoby się go przygarnąć, prawda? Może lepiej nie. Ten jest wyjątkowo groźny. Ale słuchajcie, skoro już o potworach mowa i o tym, co jest w pierwszym tomie Maleus Monstrorum, ten podręcznik zawiera potwory, z którymi gracze mają, badacze mają większą szansę się spotkać tak naprawdę. Bo tu są wszystkie stworzenia, z którymi nawet jeszcze badacze mają szansę wygrać jakiekolwiek starcie. Mamy na przykład Migo, które już na pewno znacie i lubicie, mamy istoty z głębin, mamy ogary Stindalos, no z tymi to akurat trochę trudno wygrać. Mamy chtonian z takich bardziej charakterystycznych, ale mamy też różne inne bardzo dziwne potwory o bardzo dziwacznych nazwach, których ludzki język nie potrafi wymówić. Na szczęście będzie też poradnik, jak wymawiać te nazwy, więc to będziecie mieli okazję się dowiedzieć, jak to robić. Natomiast co jest ważne w tym podręczniku, to to, że zawiera on bardzo obszerny rozdział o tym, jak tworzyć własne potwory, nowe potwory. Bo wiadomo, że możemy korzystać z tego, co stworzył Lovecraft, co stworzyli jego naśladowcy i to wszystko znajdziecie tutaj w tym podręczniku. Natomiast jest też obszerny rozdział o tym, jak stworzyć własnego potwora, żeby on miał ręce, nogi, macki i wszystko to, co potrzebuje mieć potwór. Albo trąby i różne inne czułki, albo żeby był trochę przezroczysty, niewidzialny. To wszystko zostało opisane w bardzo skondensowanej formie, pozwalającej tego potwora w łatwy sposób stworzyć i napuścić go na biednych, niespodziewających się niczego badaczy. Więc to jest też bardzo ciekawa rzecz. Poza tym całość uzupełniają bardzo ciekawe wpisy dotyczące potworów, takie jakby fabularne, pochodzące z notatnika znanego odkrywcy, który badał właśnie mity Cthulhu. I one dodają takiego
szlafu, takiej dodatkowej warstwy historycznej do tego całego podręcznika. Oczywiście potwory są opisane pod kątem tego, jak z nimi walczyć, co mogą robić, w jaki sposób wpływają na ludzi, bądź w jaki sposób wchodzą w interakcje. Są też statystyki, ale jak wiemy, statystyki są po to, żeby ich używać, kiedy ich potrzebujemy, bo w większości przypadków potwory i tak nas badacze zjedzą. Oczywiście tutaj część potworów jest takich, które rzeczywiście da się pokonać, choć czasem warto wprowadzić trochę sprytu, a nie tylko garściołowiu. Poza potworami mitycznymi z krain Lovecrafta, z krain stworzonych przez jego naśladowców, mamy też w tym podręczniku rozdział z potworami z folkloru, z różnymi bestiami, czarnymi psami, które grasują po bagnach, z diabłem z Jersey i różnymi innymi ciekawymi stworzeniami, które od lat można spotkać w różnych historiach, opowieściach i horrorach. Ale gdyby tego było nam mało, to mamy jeszcze spory rozdział dotyczący tego, jak wprowadzić do gry różne na przykład zwierzęta albo różne paskudne potwory, jak na przykład gigantyczną ośmiornicę, która o dziwo nie jest pomiotem Cthulhu. Więc takie rzeczy też się tutaj w tym podręczniku znajdują. I to jest tylko tom pierwszy Maleus Monstrorum. Ponad 200 stron, bardzo wypełnionych treścią, z bardzo ciekawymi ilustracjami, plus kilka nowych w polskim wydaniu. Także myślę, że jest na co czekać. Jest to bardzo cenne narzędzie dla strażników tajemnic. Jest też o tyle ciekawe, że korzysta mocno z wielkiego grimoiru magii mitów Cthulhu. Czyli jeżeli ktoś posiada tamten podręcznik, to może znaleźć sporo odniesień do zaklęć, które na przykład znają potwory bądź inne stworzenia, które znajdziemy tutaj na kartach tejże księgi. Także tak przedstawia się pierwszy tom Maleus Monstrorum. Myślę, że to tyle, co mogę na jego temat powiedzieć, żeby nie zdradzać za wiele. Każdy strażnik tajemnic znajdzie tutaj naprawdę wiele interesujących informacji i myślę, że będzie to cenne narzędzie na jego sesjach.